Hej kochani, witajcie w kanale Baw się ze mną, zabawki dla dzieci. Dzisiaj mam dla Was coś naprawdę fajnego. Jako że zbliża się Halloween i dużo pokazujemy takich artykułów tutaj żartobliwych, tudzież straszących innych, dzisiaj przygotowałam dla Was coś ładnego dla odmiany, czyli właśnie takie gadżety do robienia żartów, motylki. Słuchajcie, mam tutaj w różnych kolorach, czerwone, jakieś tutaj takie różowe z korbkami, czarno-czerwone, z jakimś wzorkiem, czarno-czerwono-zielony, zielono-brązowy, są tu takie bardziej w żółte wpadające, żółto-czerwono-czarny, bardziej taki żółty-brązowy, jest też biało-czerwony, brązowy, jasno-różowy, no i tutaj taki typowy, bardziej jak realny faktycznie, no i niebieski, brązowy, czerwono w taki różowy. Mamy tutaj różne motylki, które właśnie będą przeobrażą się w gadżet, który ma nas wystraszyć. Zobaczcie, mamy tutaj taką gumeczkę, taki mały mechanizm i cała góra motylka będzie się kręcić. Także trzymamy dół tego motyla i nakręcamy gumkę, która będzie wprawiała motylka w ruch. Kręcimy, kręcimy całą górą właśnie motylka górnymi skrzydełkami. Trzeba mocno trzymać dół. Gumka, jak widzicie, już się mocno tutaj nam skręca. Mocno się zacieśnia i kręcimy, aż napięcie będzie tak duże, że ciężko będzie się dalej kręciło. Jeszcze. Spróbuję dalej pokręcić. Mówią niby, żeby 40 razy zakręcić, a potem możemy takiego motylka zostawić gdzieś w jakimś miejscu, żeby wystraszył no, naszą ofiarę. Na przykład w szufladce albo coś kładziemy na tym motylku i wtedy, gdy ktoś podniesie ten przedmiot albo otworzy szufladę, to ten motyl wyleci, strasząc delikwenta. Zobaczmy, mam tu na przykład nożyczki, położę je, tak jak można byłoby to zainscenizować, scenkę z otwierania szuflady. Ktoś sobie szuka nożyczek, podnosi je i o kurczę, szkoda, że nie widzieliście, bo akurat wyfrunął w drugą stronę poza kamerę, ale no właśnie o to chodzi, żeby ten motylek przy tym, że ktoś na przykład coś z niego ściąga, odfrunął, wystraszając, ostrasząc osobę, która akurat nie miała to nieszczęście podnosić ten przedmiot z naszego motylka, który ma właśnie takie zdanie, żeby wyfruwać. No niestety, za mało razy skręciłam jednak tutaj tą gumkę, żeby mógł wyskoczyć. No ale cóż, takie są pryncypia właśnie działania tego motyla. Także on, gdy tylko zostaje zwolniona tutaj ten mechanizm, zaczyna bardzo gwałtownie się poruszać. Bardzo fajny gadżet, słuchajcie, no straszy, ale no jest naprawdę ładny, także to jest chyba najładniejszy gadżet do robienia żartów i straszenia innych, jaki dotychczas mieliśmy okazję tutaj pokazywać, także trzymamy go i on wylatuje, słuchajcie, wylatuje, gdy tylko coś, albo na przykład z koperty, możemy komuś go przesłać i wtedy właśnie też może właśnie wylecieć. Mamy tutaj, słuchajcie, mnóstwo tych wzorów, jak widzieliście, mega fajne, zobaczcie. Super słodkie w ogóle kolory. Możemy właśnie, tak jak mówiłam, wsadzić go do koperty, uprzednio skręcając mocno tą gumkę, no i ktoś niczego nie podejrzewając otrzymuje kopertę z zawartością, otwiera ją i ten motyl wyskakuje, strasząc na pewno niemiłosiernie taką osobę. Ale no cóż, bardzo no tak, zdecydowanie trzeba o wiele więcej razy, najlepiej 40 razy, tak jak mówi producent, skręcić tutaj tą gumeczkę, tak żeby efekt był najfajniejszy. Mamy tutaj, zobaczcie, jakie piękne te motylki są. Ten jest super ładny, mega fajny. Który Wam podoba się najbardziej? Piszcie w komentarzach oczywiście. Mnie się podobają chyba wszystkie. No i cóż, słuchajcie, gadżet do straszenia innych, ale tym razem bardzo ładny, motylek. Piszcie, który z motylków podobał Wam się najbardziej z tej całej kolekcji. Czekam oczywiście na Wasze komentarze tuż pod naszym filmikiem,
Lajkujcie oczywiście dzisiejszy filmik, jeśli podobał się Wam zarówno ten gadżet, jak i filmik. No i widzimy się wkrótce. Filmik.